Cześć, witajcie, tutaj Ewa. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami wskazówkami, jak przygotować idealny prezent walentynkowy. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to nie zapomnijcie, żeby subskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. A już najbliższy film będzie o 5 najlepszych prezentach walentynkowych. Więc jeśli jesteście ciekawi, to nie zapomnijcie czekać na najbliższy film. Walentynki to święto zakochanych. Niektórzy z Was mogą wiedzieć, że święty Walenty to patron umysłowo chorych, a więc możemy sobie pozwolić na pewną dozę szaleństwa. Jednak najważniejszą sprawą jest to, żeby prezent był dany prosto z serca i dopasowany do osoby obdarowanej. Jest to zasada uniwersalna. Zawsze musimy się zastanowić nie to, co nam się podoba, ale co będzie się podobać drugiej osobie. Brzmi jak banał, ale nie dla każdego. Więc starajcie się zwrócić uwagę, starajcie się po prostu posłuchać, co lubi dana osoba. Prezent walentynkowy również nie powinien być zbyt drogi, ale jest to rada względna. Oczywiście mogą być od niej odstępstwa, ale nie chcemy też wprowadzać w zakłopotanie drugiej osoby, szczególnie jeśli chodzi o początki znajomości, bo to może później, wiecie, powodować takie dziwne rzeczy. Więc lepiej skupić się na czymś prostym, może tym, co możecie częściowo sami przygotować z jakichś półproduktów, niż wchodzić w jakieś bardzo, bardzo drogie rzeczy, bo możecie kogoś wprowadzić w zakłopotanie, więc tego lepiej unikać. Kolejną rzeczą jest to, aby rzecz, którą podarujemy, żeby lubiła druga osoba. I chodzi mi nawet tu o bardzo proste rzeczy. Jeśli na przykład wiesz, że uwielbia Snickersa albo Twixa, to może zrób z tego coś. Jeśli wiesz, że uwielbia arbuza, to może zrób też z tego coś. Liczy się kreatywność i właśnie połączenie z tym, co dana osoba lubi. Jeśli znasz marzenia tej osoby, to jeszcze lepiej. To możesz posłużyć się jakimś symbolem. Wyobraźmy sobie, że na przykład dziewczyna marzy o BMW. To możemy kupić mały samochodzik BMW i postawić go na szczycie jakiejś piramidki z batoników. Tych, które lubi najbardziej. Tak samo dla mężczyzny. Jeśli wiecie, jakie jest marzenie danej osoby, to możecie wstawić ten symbol marzenia. Kolejnym elementem jest to, abyście dołączyli do tego prezentu coś, co będzie można zachować w łatwy sposób na później, na pamiątkę. Czyli może być to odręcznie narysowana karteczka z jakimiś życzeniami, z emotkami. Pamiętajcie, że te wszystkie emotki mogą znaczyć więcej niż słowa. Po prostu wyrażają emocje. Więc nie wahajcie się ich użyć, używać też symboli, bo to jest naprawdę fajne. Ostatnią wskazówką jest to, żebyście pamiętali, że prezent jest dla drugiej osoby. I trzeba dobrze się czasami wsłuchać, aby znaleźć tą konkretną rzecz, która sprawi tej osobie przyjemność. W opisie filmu zamieściłam skróconą listę tych najważniejszych cech, które powinien spełniać dobry prezent walentynkowy. A w zasadzie niezapomniany, taki, który można wspominać. Zajrzyjcie, komentujcie, napiszcie, co Wy uważacie za bardzo ważne w przygotowaniu prezentu dla Waszej drugiej połówki. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Zapraszam Was na następny film o 5 najlepszych prezentach walentynkowych. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!